Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, mamy niedzielę, więc słodkości, ale tylko szybko przypomnę, że mamy raty 0% do końca miesiąca i do tego dwa wspaniałe prezenty. Także jeżeli macie ochotę, to zapraszam, śpieszcie się, bo tylko zostało parę dni. No i dla tych, którzy już mają Thermomix, mogą dostać tą szatkownicę, którą właśnie dzisiaj użyjemy w przepisie. Zupełnie za darmo. Słuchajcie, przepis też możecie zrobić nie posiadając szatkownicy, dlatego i to jest na TM5 i TM6, bo szatkownicę można tu wykorzystać, ale mówię, jeżeli ktoś nie ma, róbcie też przepisy, zaznaczajcie w filtrach akcesoria jako szatkownica i też to zrobicie, tylko no musicie sobie pokroić coś tam ręcznie. Dobra, dzisiaj lecimy muffinkowe mini jabłeczniki. Słuchajcie, jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, bo jeszcze tego nie robiłam. Ale gdzieś tam wyczytałam, że to jest super sprawa. No i takie kombinacje. Także rozpoczynamy gotowanie. Słuchajcie, szykujemy 12 silikonowych foremek. Ja mam tu papierowe, ale mam też taką właśnie foremkę do muffinek, więc tutaj ułatwię sobie, że tylko te papierowe wrzucę do tej foremki. Jeżeli nie macie, no to natłuszczacie te silikonowe albo używacie takich papierowych i też będzie super. No i dobra, lecimy. Do naczynia miksującego wsypujemy 80 g cukru. No bo to będziemy robić cukier puder, tak? No. Zakładamy miarkę z pokrywą, żeby Wam się nie kurzyło. Pamiętajcie, możecie dać papierek obroty 10-15 sekund. No i jak już mamy zmielony ten cukier puder, zgarniamy to kopystką, chociaż tu tak nawet nie ma co zgarniać. Dwie łyżki cukru odkładamy, ja mam zrobiony, także ja tutaj to zostawię, ale odkładamy to, żeby sobie posypać potem te nasze wypieki. No i teraz tak, 300 g mąki dosypujemy do tego cukru pudru. Zaraz jak sobie nasypię, to będzie, dobra, jest nawet, no i tutaj mój niestety taki patent, że znowu nie mam cukru waniliowego, słuchajcie. Najlepiej oczywiście sobie zrobić, bo naprawdę jego się robi mega szybko. No, ale mam taki ze sklepu. Ja wiem, to jest wanilinowy, a robiony jest waniliowy. Także dobra, już nie czepiajmy się nazwy. Słuchajcie, proszę Was bardzo. 180 g masła pokrojonego na kawałki i to musi być masło zimne. Także ja dopiero je wyjęłam, dlatego też tak ciężko się kroi. No i tu robimy ciasto. To ciasto zaraz będzie lądowało do piekarnika. Widzicie, ja tu już bym w ogóle najlepiej upiekła to i już zjadła, nie? Bo muszę zaraz lecieć dalej. Promocja goni jak szalona. Słuchajcie, dni do końca są policzone. Dobra, mamy to. Dwa żółtka. Dwie łyżki wody. Ja tu mam łyżeczkę, więc sobie naleję cztery. Raz, dwa. Dobra, trzy, bo trochę więcej się nalało. No i zakładamy miarkę z pokrywą i tu nam następuje wyrabianie ciasta 25 sekund, obroty 5. Można czas przedłużyć. Zobaczycie, jak wyjdzie. No i lecimy dalej. Teraz ciasto przełożyć na blat i zagnieść. Ja sobie to przerzucę na talerz. I tak, z jednej trzeciej ilości ciasta uformować, spłaszczyć kulę i dajemy do zamrażalnika. A resztę wylepić te nasze foremki i odstawić na 30 minut. Czyli tutaj jeszcze chwilę trzeba to razem zamieszać. Część odłożyć, mówię, jedną trzecią odkładacie do zamrażalnika. Resztę wylepiamy nasze muffinki, nasze foremki. Dlatego fajnie, o, fajnie mieć jednak jakieś takie sztywniejsze, tak? I to zostawiamy na 30 minut, ale nie bójcie się, nie marnujemy czasu, lecimy dalej, myjemy naczynie miksujące i zaraz do Was wracam. No i tak, kochani, naczynie umyte, nasze babeczki już tutaj się, że tak powiem, uformowały, chociaż wcale nie jest takie to proste z tymi, uformować te ciasto takie kruche w tych babeczkach, ale dobra, jest jak jest. Teraz tak, na pokrywy naczynia miksującego stawiamy na talerz, miskę, co tam sobie chcecie i odważamy w nim jabłka. 400 g jabłek pokrojonych na 4-5 kawałków. No i teraz będziemy je rozdrabniać. Odstawiamy, rozdrabniamy. Teraz tak, tu macie tą naszą cudowną
szatkownicę. Ja wiem, że ona jest ciężko dostępna, ale słuchajcie, jeżeli macie problem, naprawdę możecie to zrobić ręcznie, możecie zacząć sobie na tarce. A nie zapominajcie, że na przepis, tylko nie pamiętam, czy jabłecznik, czy szarlotka, też możecie rozdrobnić sobie jabłka bez tej szatkownicy. Także wszystko się da. Dobra, zakładamy ten nasz ćpień tak jak motylek, między noże. Na ćpień zakładamy naszą misę. I na to zakładamy tarczę numerem 1 w górę. Tu macie na tarczy cyferki, także do góry jedynka. Dalej zakładamy naszą następną część. No i teraz już sobie tutaj wkładamy jabłka i teraz cienko, grubo. Ja sobie pokroję na cienko, dlatego że tu są małe kawałki. Znaczy małe. Średnica tych muffinek będzie mała, więc ja wolę. No i tak naprawdę rozdrabniamy nasze jabłka, tak? Jabłka już mam rozdrobnione. Słuchajcie, i teraz tak, przełożyć jabłka do miski. Ja tego nie robię, ponieważ wyciągnę sobie całą tą swoją miskę, wyciągam ćpień i Thermomix mam czysty. Odpalam piekarnik na 180 stopni. Słuchajcie, i tak mam rozdrobnione jabłka na plasterki, takie cieniutkie, już Wam pokazuję, bo to jest normalnie fenomen. Patrzcie, takie są cieniutkie plastereczki naszych jabłek. Możecie mieć też grube, grubsze, ja zdecydowałam na takie coś. I teraz tak, do tej mojej miski dodaję jedną, drugą łyżeczki cynamonu, no bo jak wiecie, jabłka lubią cynamon, i jedną, drugą łyżeczki skrobi ziemniaczanej. I to wszystko muszę wymieszać. No i to wcale nie jest trudne w tym pojemniku, tak? No, dobra, jest. Ja już mówię, ja już rozgrzewam sobie piekarnik, dlatego że tak naprawdę zostało niewiele kroków i będziemy sobie mogli piec. Tak wymieszane jabłka przekładamy do naszych muffinek już uformowanych. Trzeba dobrze wymieszać, żeby ten cynamon i ta mąka trafiły do każdego jabłuszka. O, tu od spodu. Jeśli Wam wygodniej, oczywiście możecie przełożyć to faktycznie do jakiejś miski. Ja tutaj sobie zrobię tak. No i przekładam. Napełniam każdą swoją muffinkę tymi jabłuszkami. Dobra, żeby Was nie zanudzać i lecimy dalej. Wyjąć nakładkę z ćpieniem, no to żeśmy zrobili. Rozgrzewamy piekarnik 180 stopni, góra, dół. Wyciągamy ciasto z zamrażalnika. Także lecę po ciasto i już będziemy za chwilę piekli. No i kochani, tak naprawdę już ostatnie nasze kroki. Teraz tak, ciasto wyjąć z zamrażalnika, pokroić na 3 cm kawałki. No i oczywiście wrzucamy je do naszego naczynia. Tak, zrobimy z tego kruszonkę, żeby posypać nasze muffinki i już będziemy je piekli. Zakładamy miarkę z pokrywą i lecimy dalej. 20 sekund obroty pień, czyli takie rozdrabnianie. No i już. I ostatnie nasze kroki. Powstałą kruszonką, no nie wyszła tu kruszonka, ale dobra, bo ja miałam za krótko w zamrażalniku, więc wyszła jedna masa, ale to się da zrobić wszystko. Zobaczcie, tak wyglądają nasze muffinki, naprawdę fajnie. No jestem ciekawa. No i teraz tak, musimy tutaj tą naszą kruszonkę, która u mnie nie powstała jako kruszonka, bo mówię, u mnie było za krótko. Posypujemy te wierzch mini naszych jabłeczników i wrzucamy do piekarnika. Słuchajcie, pieczemy je 40 minut. Tak, tu ktoś powie, użyj sensora. Ja nie chcę też Was tak drażnić z tym, dlatego że tu już jest nakładka, więc no sensora nie użyję, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. Czyli pieczemy tak 40 minut, góra, dół, 180 stopni. No i tak naprawdę jeszcze posypiemy sobie cukrem pudem i będzie już pysznie, smacznie i pachnąco. No i kochani, tak wyglądają przygotowane muffinki, mini muffin, nie, jak to było? Muffinkowe mini jabłeczniki. Stawiacie na stół i jest super dekoracja. A teraz karnawał, no to może akurat się przyda taki pomysł. Zobaczymy, jak to w środku wygląda, bo jestem ciekawa. No, no tak, na zewnątrz, no to wygląda jak takie typowe muffinki. A jeszcze przekroję tylko na pół, żeby zobaczyć, co to jest. Kruszoneczka jest. No i zobaczcie, no, no super to wygląda. No, jabłeczniki, każdy ma swoją porcję. Próbujemy. Jeszcze ciepłe. A! Zapomniałam posypać cukrem pudrem.
Ale ja już nie sypię, bo są naprawdę pyszne, słodziutkie. Także polecam Wam, naprawdę możecie to zrobić. No najlepiej jak macie tą siatkownicę, jak nie macie, też dacie radę, wierzę w Was. Pozdrawiam, pamiętajcie, udostępniajcie, komentujcie, zaglądajcie na Facebooka i Instagram. No to co, do zobaczenia na następnym filmiku. Pa, pa!